Malujemy się na moje urodziny. Na twarzy zdecydowanie lubię mieć takie delikatne krycie. Na tej stronie wyblendowałam już podkład, wygląda naturalnie i tutaj możecie zobaczyć, w jaki sposób go aplikuję. Na początek rozkładam sobie tak w miarę równomiernie takimi kropeczkami i później normalnie wilgotną gąbeczką blendujemy. Korektor w tych oto strategicznych miejscach. Mega często robię konturowanie na mokro. Nakładam w te miejsca i znowu blendujemy. Odrobina pudru na strefę T. Na policzka te dwa cudowne róże delikatnie sobie je mieszam, najpierw brzoskwinka, a za chwilkę ten róż. Dolną powiekę i załamanie górne powieki podkreślam bronzerem. Makijaż oka, wiem, jest super delikatny, ale ja w takim czuję się najlepiej. Teraz tuszujemy rzęsy. Rozkminiam, co nałożyć na usta, najprawdopodobniej wleci konturówka i błyszczyk. Jednak ostatecznie stawiam na sam błyszczyk, bo przypomniałam sobie, że mam suche usta, a konturówka tylko pogorszy sprawę. Tak to wyszło, w takim makijażu czuję się najlepiej, czasami dorzucam jeszcze kreskę, ale na ten moment wygląda.